I witamy wszystkich jak co tydzień. Dzisiaj króciutka audycja. Zapraszamy do słuchania. Może by zgarniecie nagrodę. Czerwona pigułka. Mroczne strony współczesnej medycyny. I wysypał mi się program, ale my możemy rozmawiać otwarcie. Serio? Tak, serio, serio wysypał się program. Ale możemy rozmawiać, myślę, tak, puszczę może jakąś tutaj muzyczkę sobie taką, o moją, jakąś ale, taką relaksacyjną. Ale co teraz? Będziesz jeszcze raz próbował, czy jak? Nie, już jesteśmy na antenie, ja tu puszczę muzyczkę. O, bardzo proszę, ja lubię taką medytacyjną. Jak nie lubicie, to macie problem. A, ja myślałam, że nas nie słychać i w ogóle będą te... Chciałam powiedzieć jajka, że znowu pigułka tutaj ma problemy techniczne tradycyjnie. Nie, witamy wszystkich, witamy 19 grudnia. Słuchajcie, dzisiaj tak króciutko. Dziękujemy, że w ogóle zechcieliście nas słuchać przez ten rok, bo to prawdopodobnie ostatnia audycja tego roku, dopiero spotkamy się w styczniu. No i przede wszystkim przekażemy za chwilkę informacje odnośnie całej reszty, także myślę, że warto nas słuchać. Co? Jak myślisz, Jasiu? No myślę, że warto, chociaż pewnie jak zwykle głosy są podzielone. Nie każdy ma potrzebę, żeby nas słuchać, to po pierwsze. Nie każdy ma tyle cierpliwości, żeby nas słuchać z naszym porażającym nieprofesjonalizmem, który my osobiście mamy głęboko w nosie. Natomiast czujemy taką potrzebę, żeby to robić i z tego, co widzimy, z tego, co do nas piszecie, warto, żeby to robić, bo zawsze znajdzie się chociaż tych kilka osób, które naprawdę z tego skorzysta, więc to nas bardzo cieszy i to nam pokazuje, że jednak warto to robić, nawet jeśli się to robi byle jak. Więc myślę, że po nowym roku usłyszycie nas w takiej samej, może zmienionej formie. Mam taką nadzieję, że się znowu usłyszymy. Ale gdybyście jeszcze chcieli zadzwonić do nas w tej chwili i coś powiedzieć na antenie, a czas kontestacyjny, jak wiemy, jest drogi, to możecie do nas zadzwonić 222-195-321 lub na kontestacja.com przez Skype. A tymczasem na czacie pisze instalacja, co to za szajs na antenie, na to Lord Blik mu odpowiada, na antenie to jest szron w Tatrach. No, chciałam ci powiedzieć, że niepotrzebnie tak tutaj skróciłeś Jacka, bo on się wyraził bardzo precyzyjnie. Nie no gaś tak. Nikogo za precyzję. No tak, to coś w tym jest, nie? No dobrze, kochani, ale wracamy do treści naszej dzisiejszej gadki. W poprzedniej audycji rozmawialiśmy sobie z Sergiejem Litwinowem i obiecaliśmy, że dla tych osób, które nas wesprą od tamtej audycji, będą przewidziane nagrody, a chociaż nie dla wszystkich, bo to miały być osoby nieparzyste. Pierwsza, trzecia, piąta i siódma. Takie osoby się znalazły. I są to Michał Żółtowski, Ania z Białego Stoku, Łukasz z Warszawy i Daniel Stalica. Michał i Daniel byli na tyle sprytni, że się jeszcze tutaj zapromowali. Daniel Stalica ze swoją stroną www.stalica.pl, czy nie, bez www, przepraszam, stalica.pl. Dla tych wszystkich, którzy chcą zaistnieć w sieci, ale nie tylko zaistnieć, ale jakoś tam w tej sieci trwać i funkcjonować i zarabiać. I Michał Żółtowski, jedną jego stronę już reklamowaliśmy, www.mozo.pl. Natomiast Michał tym razem wrzucił link do forum entuzjastów diety slow carb, slow-carb.pl, także polecamy tą stronę. Natomiast pozostali nasi sponsorzy, którym również serdecznie dziękujemy, to Grażyna z Gdańska, Miścik z Krakowa i ADHD8.
Także wszystkie te osoby, które coś wygrały, a co to i my sami nie wiemy, bo te nagrody miały być losowane. Tak jest. To wszystkim tym osobom gratulujemy. Pozostałym, no przykro nam, że nie udało się nic wygrać, ale dziękujemy za wsparcie, tak czy inaczej. Jeśli tych osób, które zwyciężyły, adresów nie mamy, to podeślijcie nam proszę. Myślę, że wszystkie mamy, chyba że nam się tutaj nagrodzeni zmienili od poprzedniej losowanki z wodą. Tak jest. No. Słuchajcie, no co, zdrowych, spokojnych jeszcze przy okazji, kto tam obchodzi, kto nie obchodzi. Wszystkim spokojnego roku, znaczy już zostało nam tylko tak naprawdę niecałe 2 tygodnie do końca roku. No, spokojnie je spędźmy, co by nam wszystkim się wiodło w kolejnym roku jeszcze lepiej. No właśnie, wszystkiego dobrego. Zdrowia wam życzymy, chociaż jak pewnie się domyślacie i co podkreślamy w naszych audycjach, zdrowie jednak jest warunkowe i trzeba coś dla niego poświęcić. Natomiast ja bym chciała wam życzyć, że nieważne co by się wam przytrafiło jeszcze do końca tego roku, czy w przyszłym roku, czy kiedykolwiek indziej i czy to będą rzeczy złe czy dobre, to żeby zawsze coś z nich dobrego finalnie wyniknęło. Takie mam życzenie dla was. No i jeżeli podoba wam się to, co robimy tutaj z Joasią, tak bardzo nieprofesjonalnie, to może nawet nie tyle dorzućcie się, tyle co pomóżcie nam po prostu promować naszą audycję, między innymi na Facebooku, można nas znaleźć na pigułka.kontestacja.com, można do nas napisać na czerwona.pigułka.gmail.com oczywiście. A wszystkie te strony znajdziecie na pewno na pigułka.kontestacja.com i będziecie mieli też opis audycji. I jeżeli ktoś od niedawna nas słucha, to może sobie odsłuchać archiwalne audycje, do czego gorąco zachęcamy. No właśnie. Także piszcie, lajkujcie, co tam chcecie, róbcie, ale bądźcie z nami, będzie nam fajniej. Wspomagajcie nas finansowo, jak nie finansowo, to chociaż mentalnie dajcie znać o sobie, że nas słuchacie, że doceniacie to, co robimy i że potrzebujecie nas chociaż w jakiś sposób. I na koniec, w takim razie zakończenie roku, tradycyjny dżingiel kawaleryjski. Wszystkim spokojnego życzę. Pa, pa. Do zobaczenia. W nowym roku. Pierwsza brygada kawalerii kontestacyjnej, cwałem na przód! Prosto z frontu walki o wolność.